No witam z tej strony Yakuza i zapraszam was do kolejnego odcinka na moim kanale ze Stellaris. Jak tu widzicie, mamy dalszą część historii z tymi drugimi nas z innego wymiaru, jeśli wiecie o co chodzi. I postanowiłem zrobić tutaj najtrudniejszy projekt, bo tu widać, że jest napisane, że jest trudnym projektem i zobaczymy, czy mi się to uda. Dobra, lecimy z tym. To musimy tak naprawdę wybrać. Badania fizyczne wydowolniejsze. Jestem w stanie to przeboleć, bo i tak laboratoria zaczynamy budować. Mam nadzieję, że tu mi nie rozwali świata. Bo jeśli będą pyłki potrzebne czy coś takiego, to ja nie będę mógł w stanie tego zrobić. To spada jak najniżej, mam nadzieję. Pewnie będą jakieś wybory, które będą obniżać szybciej lub podbijać. To jest, że świat im zniszczę, tak? Nie czytam tego, nie chcę mi się... Dobra. Tak naprawdę nic nie zrobiłem, tak naprawdę 2 minuty pograłem. Wyskoczyło wiadomo co i będę musiał coś tym lecieć później. Dobra. To jakiś tam projekt. Trady był, zrobiliśmy co mieliśmy zrobić. Ile planet? Lodowa. Druga to lodowa. Trzecia to lodowa. Co za układ arktyczny. To jest, co nie dziwię się, dość daleko są. No, daleko, daleko są. Dobra, tam projekt się robi, tutaj trzeba zaraz złapać tego. Poleci gdzie indziej. Powinien się automatycznie mieć to robić. Nawet jeśli wlecisz tutaj. No i leci znasz część historii. Znaczy ten, że będziemy ich ratować ich cały świat. Ciekawe, czy to się uda. Od czasu pojawienia się szczeliny mamy do czynienia z nowym, powszechnym problemem. Rodziny z naszego wymiaru kontaktują się ze swoimi odpowiednikami w świecie beta i przemycają te osoby do naszego stabilnego wszechświata. Często robią to dzięki pomocy strażników granicznych, którzy mają pilnować rozdzielności naszych wszechświateów. Aha. Praktycznie każdy w Imperium Mirjesz, Galaktyk Ryżim ma rodzinę po drugiej stronie. Nie miałoby to znaczenia, gdyby robiło to kilka grup, ale jeśli stanie się to powszechnym zjawiskiem, grozi nam ogromna fala nowych przybyszów. Jeśli Rohak Beta straci zbyt wielu mieszkańców, tamtejsza infrastruktura zawali się i trudniej będzie ściągnąć ten świat do naszego wymiaru. Opcja pierwsza, wpuśćmy ich. Opcja druga, powinni zostać po swojej stronie. Opcja trzecia, ustalmy godziny odwiedzin. Co ciekawe, no... Toż, stabilność niższa, frakcyjnej tyki, imperium, kurde... Stabilność, ale no nie wiem, sytuacja... No, to mi się wydaje dobre. A, to wzrosło. A, to jednak musiałem wybrać coś tamtego innego. O kurde. Coś co innego? Co? Zelanie to już dla nas nie tajemnica. Wykorzystując ciche drołnie i promienie holownicze, zdołaliśmy zdobyć, przeanalizować i przebadać niczego nie spodziewające się osobniki, po czym wypuścić je z powrotem do domów. Niestety... Dobra, robi ten niebieski laser, jesteśmy naukowcami. Kurde, jakbym wiedział, to bym wziął te drugie. Ale nie wzrasta, tylko upada. Widać jak upada. Dobra, coś się dzieje. Kurde, mam nadzieję, że to mi nie zrobi jakichś buntów na planecie. Bo jedna planeta... Gdzie ta jedna planeta? Zadowolenie mam straszne, bo z tych polityków, kurde, jest źle. Z tych polityków kolernych. Bo ci są z partii tej wojskowej, która jest trochę nieuprzywilejowana. Nie ma zbyt dużych przywilejów. Niech zmienią swoją ideologię. O, wiedziałem, że to obtaniło, żeby tego jakoś nie kliknąć wcześniej. No i teraz jest droga, ale wtedy to obtania. Powolutku troszeczkę, co jakiś czas to się robi trochę bardziej droższe, o 50 mi się wydaje.
No leci. No nie, czy zrobić cięcie, czy co? Chciałbym to mieć zawarte w całym odcinku. To jakoś wolno buduje, co jest. Ty to rozbuduj. Nie wiem, czy infrastruktury na planecie nie potrzebuje większej. Bo tamci imigranci będą potrzebować tego. A po drugie, albo im ściągniemy cały świat, będziemy mieli dodatkową planetę z dużą ilością populacji. Tutaj trzeba przesiedlić pewnie kogoś. Roboty są. Roboty pracują tu gdzieś. A w górnictwie. Więcej tego. Dawać mi tych. Gdzie mi tu brakuje? No tutaj oczywiście. Próbuję to zrobić, a co to jest? Dzięki naszemu badaniu światów zdatnych do zamieszkania biolodzy zebrali ogrom danych o obcych organizmach żywych. A to C. Udało się to zrobić. Nie często jest to w stanie. Nie jestem często w stanie tego zrobić. O, opadł, dobra, mogę ich uratować pewnie. Bo to musi w dół iść, mam nadzieję, że musi. Nie, to ta druga, to ta szczelina. Mam dwie szczeliny, to wygląda ta z innego wymiaru. Bo oni prawdopodobnie otworzyli, a tu jest ta moja. Coś tu się dzieje. Ona musi się otworzyć, żebym ją zaczął badać. Podczas badań nad gwiezdną szczeliną w układzie Semklak zdestabilizowaliśmy przypadkowo anomalię międzywymiarową. Powoduje to gwałtowne zaburzenia czasoprzestrzeni i zakrzywia rzeczywistość wokół na niemożliwe do przewidzenia sposoby. Na planecie Rohak pojawiła się nowa rozumna rasa, jej przedstawiciele rozmieszczeni są równomiernie na jej powierzchni wraz z naszym ludem. Nuurianie nie pamiętają, skąd pochodzą, lecz nie są też wrogo nastawieni. Skądkolwiek przybyli, wątpliwym jest, żebyśmy byli w stanie pomóc im tam powrócić. Opcja, fascynujące. Z jednej szczeliny coś innego wylazło, a coś nasi my, co się dzieje? Jakiś kryzys? Dobra, jakoś tu idzie. Zobaczymy, czy to się uda. O, szczelina tu jest, bo widzimy. Nici astralne, czy co to było? Miłego. Mroźny klimat świata Monaki Dirfał i trudno uznać za gościnny, jednak planeta nie jest jałowa. Wewoluował... O, coś tu... A, z tego kryzysu, jak widzimy. Posłuchamy to. Istnienie lustrzanego odbicia naszego świata ma swoje zalety. Na przykład filary kultury cywilizacji Mirieshi, które zostały zniszczone lub przepadły w ostatnich latach, mogą wciąż istnieć na tej drugiej planecie, dzięki czemu wszyscy mogą je znowu podziwiać. Jednak różne nieuczciwe osoby wykorzystały to jako okazję, by zakraść się na świat Rohak Beta i skraść te wspaniałe dzieła. Niedobrze. Teraz posiadamy nie jedno, ale dwa arcydzieła wielkiego wynalazcy z przeszłości. Rozgniewany rząd świata Beta już przesłał nam formalny wniosek o zwrot skradzionych dóbr. Opcja pierwsza, zwróćmy arcydzieło i przeprośmy. Opcja druga, co dwa to nie jeden. Jeśli mamy już jeden, po co mi drugi? Przepraszamy i nigdy więcej tego nie zrobimy. Chociaż to nie my zrobiliśmy. Kurde, mam problem z Kasioro. Energia. No to nie innego. Chociaż kolejny ktoś się pojawi. Kurde, to jest. Przesiedl. Aha, jakiś nowy gatunek mamy. On jest niezadowolony, kurde. Dlaczego nowy gatunek musiał być? Trochę tego nie potrzebuję, to już i tak dużo robię. Mi się tam produkuje. Potrzebuję wiadomo czego więcej. To się przyda. Co mamy za naukę? Więcej nauki możemy wybierać z tego. Albo bierzemy to, by im się przydało. Ale mamy problem z energią, teraz nie mamy.
Naprawdę chyba na obronność Baj postawi, bo trochę nie ufam. No mam jakąś siłę floty do tego generała nowego, co zdobyłem, ale kurde. Żeby się tu przebić, to trzeba zniszczyć. Jak to się tu stałeś? Odmogę, ale jak? A, naokoło. A tutaj te światy zbadali i na tego, tak? Kurde. Nie, czy nie wybrać później technologii transformowania te gajańskie. Zobaczymy. Jak to się skończy, zrobimy... Zrobię cięcie, bo robię tu kilka rzeczy. Pojawię się znowu i... Przestępczość i dogodnienia to jest za dobre. Potrzebuję miejsca na technologię. Ty miał kryzys jedności, ale chyba uda się zażegnać, bo nie wiem, chyba mam za dużo jakichś tam ludzi. Zobaczę te rada. Jeśli to się sprawdzało, teraz to inaczej działa. O, tutaj ma sprawę. Mam jednego z nad trzech. Naukowców mam dużo, mam limit. Jak przekroczę to, to będę tracił więcej jedności. Jak pamiętam. Gdzieś to usłyszałem. O, dalsza część. Wzrosło. Bezkształtny szum zajmuje dużą połać nieboskłonu świata Rohak Beta i szybko się zbliżają, ponieważ Cole, Upedem Alpha i Beta współpracują, by wykonać postawione przed nimi trudne zadanie. Aktywowano stabilizatory masy ujemnej i przez rozdarcie między światami przechodzi świat Rohak Beta, na sekundy przed tym, jak przykryłby go szum. Chwilę później szczelina zamigotała i masa ujemna przestała pojawiać się w poprzednim miejscu. Stało się. Po wielu miesiącach badań naukowych, obejmujących nowe studnie grawitacyjne i strefy mieszkalne, Sam Clark ma na swojej orbicie nową, zamieszkaną planetę. Udało się! Opcja, chociaż tym razem wszyscy przeżyli. Udało się? Mam planetę, gdzie ona jest? Czy gdzieś tu mogę zobaczyć? Czy ona gdzieś po drugiej stronie tu jest? To jest ta planeta? Ta planeta w skardzie jest. O super, mam drugą planetę po drugiej stronie. Czy ona jest takiej samej wielkości? 19. 18. Bo na to wygląda, że nie mam takiej samej. Fajnie, mamy kolejną planetę. Ile tu ludzi jest? 18. Ja tak skoczyłem do przodu. O. Chyba mam mało tego i jeszcze nawet nie produkuje? Nie, tutaj produkuje coś tutaj. Ale co dalej? Fajnie, mam dość na odcinek. Druga planeta. Fajowo. Mają roboty przynajmniej, już mogę je produkować. Nie mają robotów to. Mają to, co nie jest fajne. Produkujesz mi to. Dobra, później będę wyrzucał niektóre budynki. Ciemna materia. Przedać to. Potrzebujemy ten budynek najpierw. Czyli poprawić to wszystko. A jednak się udało to zrobić. Trudne to nie było, na to wygląda. Chyba, że jest szansa, że się nie uda. No, wzrosła mi energia. Żywność spadła. Produkcja, wiecie czego, spadła. Dlatego weźmiemy budynek taki, żeby to ktoś tam zbuffować mi. Lica miasta. Tutaj jest upadłe imperium. Dobra, rozgrzałem się w miarę, dobrze mi się teraz nagrywa. Fajnie. Widzimy się, jak to się tu skończy i coś tu było. Ty... Kurde, chciałem już naprawić się brać. Mam... To mam. To chyba niezbadane.
ty nie badasz? To nie jest badane, kurde. I co najgorsze, ja nie mogę stąd wylecieć prawie. Lecimy tu do tej lutenici zbierać astralne. Ajowe to będzie. Podoba mi się ten, jak to nazwać, dodatek, jest fajny. Coś ciekawego, więcej fabularnych rzeczy. I nie trzeba tego czytać, ja jestem tak zadowolony. Nie trzeba czego czytać. No i widzimy się za moment. Powiedział, co mi się podoba. I no co, no widzimy za jakiś czas, jak tu coś osiągnę. Osiągnięciem największym, jak do tej pory zrobiłem, to dodatkowa planeta znikąd. 16 populacji. 18. Więc jakoś fajnie jest. Widzimy się za moment, zanim się jedzę po prostu tak mocno, że będę musiał od nocy nagrywać, ale wolałbym nie. Mamy dalszy etap tego tutaj. Odkryliśmy, że przedostanie się przez fałdy czasu i przestrzeni wymaga użycia idealnie gładkiej jednostki. Bez wątpienia jesteśmy w stanie opracować takie urządzenie, jeśli poświęcimy temu odpowiednio dużo wysiłku. Nazwaliśmy je roboczo sfera szczelinowa. Może ono pozwolić nam odkryć wreszcie, co kryje się po drugiej stronie tej przestrzennej anomalii. No a coś tam jest. I teraz nie wiem, będę tutaj się chciał przebić. Armię zrobię trochę większą. Jak widzicie, samy korwet, ale już miałem te statki wyższego tieru, a już trochę zaspałniłem ich na dużo. Miałem się tu przebić. Ale tu chyba będzie lepiej, bo tu jest, nie pokazuje, ale tu jest dużo mniejsza siła. Żeby to zrobić, to już przejmuję, za chwilę to będzie moje. Kolejna szczelinka. Tak, to obronny. Dobra, możemy spróbować. Kolego. Niech będzie jak jest. Zaufanie, coś ciekawego, nowego. Co dalej będziemy chcieli zrobić? No, przebić się. Wykopaliska na mojej planecie to jest? Na mojej planecie lub wykopaliska, czy te drugie? Na mojej planecie, bo to jest coś związanego ze szczeliną, a bym chciał to zrobić. Zdejmuj to. Co dalej? No czekamy, aż tam mi przebije. Wlecę, rozwalę. I wszystko będzie dobrze. Nawet armię uderzeniowo robię, jakby coś się stało. Tak naprawdę. Oni tu przechodzą, jakby chciał to przejąć. Trzy planety. O niedobrze, już ktoś to przejął tutaj. Widać, jakaś inna rasa. Na peryferiach układu Akubens wykryliśmy coś, co wygląda na naturalne zjawisko podprzestrzenne. Powstała tam szczelina. A, już wiem, o co chodzi. Pursa. No to gwiazda neutronowa, czy jak by to ją nazwać. Niech będzie, jak tam się ma, to niech się ma. Produkujemy trochę, ale nas za mało tych topów. No przebijemy się zaraz, będzie fajnie. A nawet już teraz to robię. Ja już cięcie robić. Lecisz tu. Jakby to ci zajęło? Wiesz, zrobisz to. Tam nie ma sensu latać na razie. Niech sobie tam poleci, rozwiąże tam kilka rzeczy. Będzie fajnie. O, mamy nowe to. I te reaktory. Mogę sobie wydobywać te pyłki? Już mam naturalne wydobycie tutaj.
fajnie to wziąć. Zapomniałem, że to mogę. Już rozwalili. I tu niech się dobuduje. Lecicie sobie tam. Na razie nie mogło wiadomo dlaczego. Wydałem trochę z tamtych rzeczy. Pierwsze odwierty u podstawy krateru ujawniły obecność wbitego głęboko w ziemię w pełni ukształtowanego, impaktytowego cylindra. Żyła ta musiała powstać wskutek uderzenia lecącego niezwykle szybko meteorytu. Wstępne obliczenia sugerują, że obiekt musiał poruszać się z prędkością bliską prędkości światła. Opcja, kontynuować wykopaliska. No ja się zastanawiam, czy mam na to robić, czy nie. Dobra, będę informował, jakby coś tam się innego działo. Chyba, że ty sobie wiesz to badać. A ten drugi sobie będzie badał. Badaj projekt badawczy tutaj. No i widzimy się. Nie, o, fajnie, oni chcą zostać moim wasalem. Mam nadzieję, że źle tego nie przeczytałem. Tak, są moim wasalem, fajnie. Mam wyjątkowe terytorium. Na razie nie dają mi za wiele, ale w przyszłości dadzą mi fajne rzeczy. Mam nadzieję. Może trochę zaoszczędzę na razie, bo to się można przydać czasami, mi się wydaje. Nawet 100 musiałem użyć podczas tego wszystkiego, co tu się działo. Takie 100 chcę mieć w zapasie, jakby coś się stało, tego na razie wszystkiego nie zużywać. Dobra, mam kolejne badania z tego. To... No i tu gdzieś się pojawić, ale na razie to trudno. Nie, dodałem to w ogóle. Więcej mojej armii. O, produkuję na razie te, a ja ich nie chcę. Ja tego zrobiłem 2. Przestań produkować te, bo naprawdę za dużo ich jest. Trochę przesadziłem. Research concluded. A nie, jeszcze się tam... Róbcie swoje rzeczy. Czekajcie, mam nadzieję, że to nie ja zostałem ich wasalem. Bo kolory moje się chyba zmieniły? Jeśli ja zostałem ich wasalem, to ja ich muszę podbić. Kurde. Pisałem, że oni jakoś nie mogą przeze mnie przeżyć, kurde. Jest coś sprawdzało w bycie wasalem. Jeśli to ja zostałem wasalem, to walcie się. Cholerna gra, znów mi źle udział rzeczy. Naprawdę się sprawdzało w bycie wasalem. Znajdę to zaraz. Dobra, wejdę tutaj. Twój gatunek, gdzie się sprawdzało. I wiedział, czy jest wasalem, czy też nie. Ja jestem wasalem. Kurde, nie mogę tego przeczytać. Malutkie literki. Dobra, znajdę gdzie tam i przeczytam to bardziej uważnie, bo
trzeba się skupić, żeby to w ogóle przeczytać, a takie małe literki, że nie wiem. Na szczęście to ja nie jestem wasalem, tylko oni. Dobra. Oni są moi wasalem, więc fajnie. Coś tu wybrać. Na razie nie chce mi się. Dobra, jakby się zdarzyło, że mój kolor się zmienił, ale... Może przez to taką linię, że taka grubsza tu się zrobiła. Może przez to. Oni lecą tam, żeby sobie podbić. Wyrwać mi miejsce do przodu. To jest łatwy łup. Moje fascynujące istoty, to... tej rzeczy daje. Osiągnięcie! A ty co tam chcesz? Jesteś naukowcem moim. Dobra, włączę radę, żeby dopewnić się. I to on na pewno. Rada. Tak, ty jesteś w radzie, widzę. Przemysł. A nie, to będzie. Jeśli dobrze pamiętam. Tutaj są ikonki różne. Tu jest przemysł kosmiczny. I to chyba by tylko konkretny przemysł robił. O, szybkość czego? Terraformowania. Powiedz to pierwsze. Ja tu zbadałem w ogóle to. Pancerz. Ja bym chciał zrobić lotnisko, to niech już to będzie. I fajnie już to mieć zaraz. Bo to mam pyłki, zapomniałem. No, dać te pyłki. Mamy to. Wezmę to, chociaż za drogę. To wolniej wybadane. Mogliście mi nie rezygnować z tego handlu. Dobra, już teraz to róbcie. A tutaj mamy ten wydarzenie z tymi tutaj prymitywną cywilizacją. Jak widać, ten próbuje coś tu wybadać. Dobra, jak tu widzicie, kolejny etap. Archeolog się odblokował, więc... W miejscu, w którym kończy się żyła impaktytu, odkryliśmy rozległy system jaskiń. Zbiorniki wód podziemnych utrzymują przy życiu uczepione ścian herla, blade rośliny. Na dnie jednego z takich stawów znajdują się pozostałości dziwnego, sferycznego obiektu. Nie powstał on w sposób naturalny i wydaje się, że to właśnie on uderzył tu o ziemię. Opcja: odzyskać obiekt. Jak widzicie, mamy kolejny etap tutaj. Odzyskaliśmy kulę z podziemnego jeziora. Choć obrosła roślinnością, pozostaje w większości nietknięta. Ma dość dziwną budowę, wysoce zaawansowany projekt został bardzo niedbale zrealizowany. Przednią część statku pokrywają idealnie gładkie, metaliczne płyty, musiały one znacząco zmniejszyć tarcie związane z wejściem w atmosferę. Domniemana trajektoria jego lotu pokrywa się z kształtem żyły impaktytu, potwierdzając, że sfera ta jest przyczyną powstania metamorficznych skał, które nas tu przywiodły. Co jeszcze bardziej niesamowite, odkryliśmy ślady wskazujące na to, że jednostka miała na pokładzie pasażerów. Opcja: fascynujące. Dobra, trzeba tu rozwinąć. Fascynujące, że to się
Dlatego co, to wypada mi skończymy wtedy odcinek, bo dość blisko jesteśmy tego. Tutaj walczyłem z tymi tutaj. Co, wy tam lecicie? Zobaczę to za jakiś czas, czy to chcę badać, czy też nie. Fajnie, zobaczymy, co ma do powiedzenia. Ondar twierdzi, że ma za sobą wielopoziomowe ulepszenie ciała. Bez pytania o zgodę wysyła do całej floty wiadomość, w której cieszy się ze swojego udoskonalonego stanu i publikuje manifest, w którym twierdzi, że cywilizacja musi stać się syntetyczna, życie organiczne jest kruche i skazane na zagładę. Jakoś badań, ale technologii od razu droidów. Kurdeś, teraz droid na bym zrobił. To byłoby świetnie. Lasery, lasery. Niech te niebieskie przynajmniej już będą zrobione. Mam tylko czerwone. Nie za fajnie. Ten tutaj. Polec sobie to przebadać. Ten to mi skończy. Tylko mu może trochę zajść. Ambasada z tobą, dziękuję. Co to jest? Pokowaną funkcję. O, eksploracja gwiezdnych szczelin. No, no niech. Ej. Miałem fajną technologię, chyba że wie mi dał do badania. Eksploracja szczeli, niech będzie. Dobra, tylko nie wiem dlaczego ta druga jeszcze technologia. Chciałem, że od razu droidy będę badał. Chyba że źle przeczytałem technologię, jaka to jest. Jakąś technologię też zyskałem. Już mamy ostatnio wybadano etap tej archeologii, więc zobaczymy, co w niej gra. Odkryliśmy w pradawnej kuli skrytkę z dokumentami, z których każdy napisany został archaiczną wersją naszego własnego języka. Szereg z nich wspomina imiona i nazwy związane z naszymi najświętszymi legendami. Od miejsca uderzenia wiedzie w górę misterna sieć drabin. Kończą się one w rozbudowanym systemie tuneli. Sądząc po tym, że włókna lin poszczególnych z nich pochodzą z innego czasu, jaskinie musiały być zamieszkiwane przez wiele pokoleń, zanim ocalali z katastrofy wydostali się na powierzchnię. Nic jednak nie mogło przygotować nas na największe z odkryć, w jednej z górnych komnat znaleźliśmy grób. Analiza dna przeprowadzona na szczątkach ujawniła szokującą prawdę, ten lud to nasi przodkowie. Skąd dokładnie przybyli i czemu to miejsce zostało zapomniane? Tego na razie nie wiemy. Odnalezione dokumenty są w bardzo złym stanie, zdobyliśmy jednak również rejestr danych z kuli. Jednoznacznie sugerują one, że statek przybył do naszego układu przez gwiezdną szczelinę nieopodal planety Rohak. Dokładniejsze badania powinny pomóc nam w odtworzeniu albo nawet ulepszeniu technologii niezbędnej do budowy jednostki zdolnej do podróży między wymiarami. Jest idealnie, co zacząłem badać. Czyli oznacza, że nasza cywilizacja wyleciała z tej tutaj szczeliny tak naprawdę. Czyli ci z innego wymiaru. Mi się wydaje, że to jest podobne. Chociaż inna szczelina tam się tworzyła. Może przez nich. I oni tu wlecieli, to czyli jakby to oni byli nami, czyli jakbyśmy byli ich świata. Nieważne. Po prostu okazuje się, że jesteśmy z innego wymiaru, tak naprawdę. I wybadaliśmy to. I co to do powiedzenia ma to? Opracowaliśmy technologię, która pozwoli nam przedostać się przez fałdy gwiezdnej szczeliny, oto sfery szczelinowe. Zbudowana z wysoce zaawansowanego, idealnie gładkiego nanomateriału sfera jest w stanie absolutnie beztarciowo przemierzać turbulentne strefy czasoprzestrzeni. Ponieważ nie wiemy, dokąd ostatecznie dotrzemy, każda z nich jest zamocowana na linie kotwicznej.
abyśmy w razie potrzeby mogli wrócić, lina ta jest zamocowana do pozostającego w naszym wszechświecie statku badawczego. Opcja, zobaczmy, co uda nam się znaleźć. O, to czyli mogą się pojawić te... O, fajnie. Jeszcze raz to przeczytam. Jezdne szczeliny po kraju wylosowym, kontrolowanym przez siebie kładzie, musisz kontrolować system, aby w sąsiedztwie nie mogło znajdować się żadne gwiezdne szczeliny. Czyli sam mogę je teraz tworzyć. Fajne. Łączmy tych użyć tego. To czyli 4 razy mógł to użyć, żeby sobie w losowym tu systemie zrobić szczelinę, ale nie mógł być połączone z tym, to czyli tu mogę zrobić, ale tutaj nie. Dobra, rozumiem. I w tym odcinku to będzie na tyle. Jeśli komuś podobało, to komentujecie, subskrybujecie, lajkujecie i widzimy się następnego. Hej, cześć, pa!